później nawet artystów z czasów związanych z romantyzmem. Może ktoś z Państwa przeczyta, poproszę. Może ktoś z panów. Czyli mamy takie dzieła, niezależnie tutaj od cech stylistycznych, które mają ten przekaz taki uniwersalny, ponadczasowy. Tutaj zachęcam Państwa do też takiego oczekiwania. Poza tym, co nam się podoba lub nie, bo nam się może schemat kompozycyjny nie podobać. Kolorystykę oczywiście tu mamy, uzgodniliśmy, że nie zasłaniamy rolety, pogorszoną tą jakość obrazu, ale ponieważ już oglądaliśmy te obrazy, Państwo byli na wykładzie, więc jakby myślę, że to nam wystarcza w tym momencie. Ale nie zamykamy się też do takiego płytkiego osądu. Proszę chwilę, wrócimy do obrazu Sąd Ostateczny, spróbować znaleźć to, co przed chwilą przeczytał Państwa kolega. Wytworność, manieryczność, warsztat oparty na doświadczeniach Van Eycka. To już nie jest jakieś jedno drzewko, jeden kamyk, roślinka, która nam insynuuje, tak, jakąś przestrzeń, zieleń, tylko mamy tu piękny krajobraz, proszę zobaczyć, jak wrażliwie malowany. Szczerze mówiąc, nas może bardziej on nas zainteresować niż takim pierwszym oglądzie tego dzieła, niż te postacie, no bo to są jedne z wielu postaci, które budują nam sceny religijne, czy sceny z fundatorami, czy nawet sceny o świeckim gdzieś we wnętrzach. Czas płynie, musimy iść dalej. Mamy kolejnego artystę, Derdos. Nie mówiłam o nim za dużo. Mimo, że mamy pewną konwencję właśnie, temat typowy, to jednak artysta sobie tutaj pozwala na własną tutaj tą interpretację taką bardzo swobodną. Coś, co nie było jeszcze dopuszczone prawda, w sztuce średniowiecznej. Widzą Państwo? Tu jeszcze jest to dla nas w miarę czytelne. No, jakaś tutaj sadzawka, fontanna, stworzenie Adama i Ewy, ale na przykład o tutaj, co się dzieje z prawej strony, już wykracza poza epokę. Jeśli ktoś, Państwo już mają taką wiedzę, nie wie na temat sztuki, nawet jakichś takich niemal podstaw, to powie pewnie, że to jest właśnie Dalego obraz. Bo Dali jest najsłynniejszym surrealistą. On malował podobnie, inspirował się też Boschem. Ja nie chcę mówić, że naśladował, ale jeśli ktoś zna twórczość Boscha, proszę Państwa, nie będzie aż tak się zachwycał Dalim.